Tomek Adamek, jak to jest chwila, powiedzmy, bez boksu? Po porażce z Głaskowem zastanawiałeś się, co dalej z twoją karierą pięściarską? Zastanawiałeś się nad tym, czy jej nie zawiesić? Okazuje się jednak, że chyba ta miłość do sportu w tobie zwycięża i w dalszym ciągu jednak chcesz to kontynuować. Jak to wygląda dalej? Będziesz jeszcze walczył? Zobaczymy cię jeszcze w ringu? Zawsze po walce przegranej jest czas na przemyślenie, co zrobiło się źle. Jak wyglądałeś w walce? No, w tej walce wyglądałem przemęczony, wyglądałem nieświeży. No więc trzeba było sobie uświadomić, że no, starzejemy się, 37 lat. Wiele wojen, 52 walka. Był czas na odpoczynek. Odpocząłem, energia wróciła, czyli jest możliwość i szansa, by wrócić do ringu, ale już nie to, by być aktywnym 3-4 razy w roku, jak to było dotychczas, gdzie walczyłem, tam bodajże w 2012, 4 razy, praktycznie nie miałem odpoczynku. Ten już taki wiek, jaki jest, mówię, jedna, może dwie walki, jedna w roku, może to toczyć. Jeżeli będziesz dobrze wyglądał, będziesz wygrywał i to jest właśnie to, co chcę zrobić teraz właśnie w listopadzie, w tej walce w Polsce, jeżeli do niej dojdzie. Jeżeli będę wyglądał dobrze, wygram, mogę myśleć o następnej potyczce. No i będzie to zależało, jak będę wyglądał. Jeżeli nie będę sobą, to znaczy, że czas odejść, a nie chciałbym, by w ringu się stały jakieś problemy, czy jakiś uraz. Uszedłbym na zdrowiu. No, mam życie swoje, mam dzieci, żonę, mam do kogo żyć. Także jest sport, on w pewnym momencie mija. No i trzeba sobie uświadomić, że trzeba zakończyć karierę. To jest moja opinia. Wspomniałeś o możliwej listopadowej walce w Polsce. Wiele się mówi właśnie o tym, że być może będzie to walka z Arturem Szpilką, no, który dosyć odważnie próbuje, jakby wyraża chęć stoczenia takiej walki z tobą. Mam wrażenie, że Artur Szpilka, no, on ma tutaj dużo do wygrania, ale też wiele do stracenia. Natomiast tak zastanawiam się, dla ciebie, jaka to by była walka? Jaki ona miałaby sens? Znaczy sens taki, mógłbym się zaprezentować dla polskiej publiczności. No, wygrywając z nim, no, oczywiście wiele nie zyskam. Zarobię pieniądze, no bo po to wchodzę do ringu. Jest zawodnik młody, ambitny, ale no, mówię, tutaj nic nie zdobył w swoim życiu. Z nikim nie walczył, jedną potyczkę miał żenicy, którą przegrał, więc dla mnie to jest tylko walka na zarobek. Jeżeli do tej walki dojdzie, to będzie wiadomo, jak będę wyglądał. Jeżeli będę wyglądał dobrze i zwyciężę, a oczywiście nie myślę o przegranej, jeżeli bym był zmęczony w tej walce, to znaczy, że więcej do ringu nie warto wchodzić. Także ta kolejna walka pokaże, jak wyglądam, jak moje ciało reaguje na taki wielki wysiłek. No przecież walka nie składa się tylko z walki, to przecież 9 tygodni ciężkiego treningu i mówię, w ringu jestem od 12 roku życia, więc swoje zrobiłem, wypociłem setki litrów wody, więc kawał roboty zrobiłem w swojej karierze. No właśnie, wiele walk stoczonych, wiele bitew w ringu i to, co powiedziałem na samym początku, od czego właściwie zaczynałem, że jednak chodzi ta miłość do sportu zwycięża, znaczy ciągnie cię jednak w dalszym ciągu, chce ci się dalej trenować ciężko, wylewać kolejne litry potu? No tak, no jeżeli to robisz od 12 roku życia, to po takiej przerwie, jaką miałem teraz, no wszedł ten głód. Dzisiaj biegałem w granicach, zrobiłem 5 mil, więc co drugi dzień biegam, pompki, ćwiczenia siłowe, no to jednak człowiek jakby zżył się z tą dyscypliną i czujesz jeszcze, że jeszcze to nie jest koniec i jeszcze też pokazać polskim kibicom i amerykańskim, że można stoczyć piękne wojny ringowe. Nie tak często jak to było, no ale jest to możliwe, więc czas pokaże, jeżeli ta walka dojdzie do skutku. Mam nadzieję, że zaprezentuję się w dobrej stronie i będę szybki. A jeżeli taki jestem, no jestem ciężki do pobicia. Od wielu lat mieszkasz tutaj w Stanach Zjednoczonych, przeprowadziłeś się do New Jersey. Czujesz, że to jest to miejsce, w którym
chcesz spędzić resztę swojego życia? Czy myślisz o powrocie ewentualnie do Polski? Pytam w takim kontekście, dlatego że były też oczywiście twoje plany związane z próbą zrobienia kariery politycznej. To się nie udało, a to wiadomo, że wiązałoby się z koniecznością przeprowadzki, zmiany otoczenia, zmiany miejsca. No tak nie myślałem. Tutaj nie udało się wejść do Parlamentu Europejskiego, ale to nigdy nie przypominam, żebym się miał przenosić do Polski, bo jeżeli chodzi o mnie, byłby mniejszy problem niż dzieci. No przecież córka starsza 17 lat, Roxana, Weronika będzie miała 14. To jest problem, bo przecież szkoły amerykańskie, no, polski język, mówimy po polsku, one mówią po polsku, no ale niestety no, nauka jest angielskim, więc tutaj byłby problem, stąd na pewno życie moje będzie się toczyło tutaj, a czy w przyszłości nie będę na przykład podróżował do Europy czy do Polski, no to nikt nie wie, tylko sam był na niebie. Na pewno coś trzeba robić, no nie da się siedzieć w domu po karierze i chodzić spacerować po dworze czy po knajpach obżerać się, więc jestem człowiekiem pracowitym, nigdy nie bałem się pracy, na pewno będę pracował, bo praca to człowieka kształtuje, no, dzieciom trzeba pokazać, że nie boimy się pracy. Sport w pewnym momencie się kończy, no, ale nie życie, więc trzeba iść dalej, do przodu, robić coś pożytecznego dla siebie, dla rodziny. A co z tą karierą polityczną? Dlatego, że no nie udało się dostać do Parlamentu Europejskiego, chociaż dostałeś ponad 10 tysięcy głosów na Śląsku. Najwięcej chyba ze wszystkich kandydatów Solidarnej Polski, ale no, nie udało się przekroczyć progu wyborczego. Powiedz, czy jakie wnioski w ogóle wyciągnąłeś po tej przygodzie z polityką? Czy polityka w dalszym ciągu cię kręci, czy wręcz przeciwnie? Znaczy, to są przeciwnik po Zbyszku i Beacie. Trzeci wynik na 3,5 tygodnia mojej kampanii, no to był bardzo dobry wynik. No ludzie mnie kojarzą jako sportowca. No ja na Śląsku, tak? Tak, jako sportowca, ale też no, to, że mówiłem prawdę. Znaczy, to mi naprawdę jest niewygodna. Wielu też mi zarzucało, chociażby Jacek Kurski. No właśnie, do tego zmierzałem, dlatego że Jacek Kurski, dopóki Tomek Adamek jeszcze uczestniczył w kampanii, wszystko było bardzo pięknie, ładnie, natomiast gdy skończyła się kampania, no to nagle zarzucił ci, prawda, że to nagle, przez to, że ty mówiłeś pewne rzeczy w taki, a inny sposób, to nie udało się. No, ja mówię prawdę, no, a jeżeli on, startując z Wojtem Mazowieckiego na europosła, został taki wynik, to coś świadczy o nim, że ludzie go nie cenią, choć jest dobrym politykiem, ja też tak uważam, bo słyszałem jego przemowy. No jest naprawdę doświadczony, 20 ponad lat jest w polityce i on zna się na rzeczy. No ale jego wybryki rodzinne i samochodowe, no to spowodowało, że ludzie go po prostu nie lubią. No politycy są tak kojarzeni w Polsce. No ja też oczywiście, jako nawet nie polityk, też pewno wielu zaszkodziłem sobie, bo powiedziałem pewne rzeczy, które nie powinienem powiedzieć, ale no mówię, jeżeli idę powiedziałem z Zbyszkowi Ziobrą, startując do Europarlamentu, będę mówił prawdę. Mówię o rodzinie, o polskim przemyśle, bo startowałem z miejscowości, czyli województwo śląskie, że jest rozkradany polski węgiel, że chcą zamykać kopalnie. Mówię to wprost i ludzie też się, nawet politycy dzielisko, no to wie. Miałem spotkanie z profesorami. Słyszeliśmy ostatnią aferę węglową, co była w Polsce, to bodajże miesiąc temu. Też tutaj słyszałem, że to będzie. No, także to są, taka jest polityka, no, ona nie jest czysta i pytali mnie też ludzie, po co mi to? No, że to wielka, że ona nie jest czysta, że brudna, że ja człowiek katolik się w to chcę bawić. Ja mówię, to jest dla mnie przygoda, zobaczyłem jak wygląda Polska ośrodka, od świata polityki. Jeżeli, i tak uważam do dziś, jeżeli jesteś sobą, nie masz nic na sumieniu, mówisz prawdę, dlaczego mam być nielubiany? Jeżeli już zboczysz tej drogi właściwej, człowieka prawego na lewiznę, no jesteś niesłowny, kłamiesz, nadużywasz prawa i tak dalej, jak niektórzy, no to wtedy mają cię prawo ludzie znienawidzić, no ale Polsce no dziś jest jak jest, no wszyscy widzimy co się dzieje, jakie afery są,
takie przekręty, no to właśnie to jest pytanie do tych ludzi, którzy głosują. Dlaczego głosują na tych ludzi? Więc ja nawet jeżdżąc po Śląsku mówiłem tak, ludzie, nie musicie na mnie głosować, bo ja mam co robić, jestem sportowcem, sobie żyję w Ameryce, mam dobre życie, rodzinę. Mówię, ale idźcie głosować na dobrych ludzi, bo jeżeli wy nie będziecie na nich głosować, to nie będzie Polski, nie będzie polskiego przemysłu i będziecie wszyscy emigrować. No przecież widzimy, ile emigruje ludzi na lotniskach, będąc w Warszawie wyjeżdżając, widziałem dziesiątki ludzi stojących, Irlandia, Anglia, Europa. Wyjeżdżają. Dlaczego? No nie ma pracy. A jak nie ma pracy, no to przemysł leży. Nie ma, Polska się nie rozwija. Wszystko, całe to kitowanie, że co to Polska nie robi, jak Polska jest zadłużona ostatnie 10 lat dwukrotnie niż była, więc tu mówili o Gierku, że zadłużył Polskę, ale jak wejdziemy w archiwa, ile zadłużona jest ostatnie dziesięciolecie Polska, to głowa boli, więc i o tym trzeba mówić wprost i wtedy ludzie może zrozumią i pójdą do głosowania na następnych wyborach na tych ludzi prawych, na prawicę, ludzi z kościoła, którzy chcą dobra dla Polski, a nie chcą Polski rozkraść do końca. Niewiele zostało przemysłu w Polsce, 30% z rozmów z profesorami, którymi się spotykałem i powiedzieli, że to właśnie wszystko zależy od ludzi. Jeżeli oni pójdą głosować na ludzi dobrych, prawych, jest szansa na uratowanie naszego kraju. Jeżeli nie, emigracja, będziemy mieszkać. Ja mieszkam w USA, ja kocham Amerykę, bo tutaj trenuję, tu walczę. Ale ludzie jeżdżą za pracą, ludzie chcą jeść, a jeżeli dzisiaj przykładowo rozmawiam z ludźmi z polskiej huty Katowice, gdzie ona jest, Hindus jest szefem, została sprzedana w 10 latach, pracując za 1600 zł, a za obiad 4 osoby płacimy 800 zł w restauracji, no to on ma dwa razy szansę iść do restauracji i zjeść, a gdzie cały miesiąc żyć. No taką mamy dzisiaj Polskę, to jest rzeczywistość Polska. Mi tylko szkoda tych ludzi właśnie, tych, którzy idą głosować na ludzi uczciwych, na prawicę. No i właśnie jest ta porażka właśnie, bo wygrywa liberał, którzy do dzisiaj rządzą, ale mam nadzieję, że już za rok ich nie będzie i zmieni się Polska na nowe. Zostawmy może politykę, wróćmy jeszcze na chwilę do sportu, bo to również budzi olbrzymie emocje. Stoczyłeś wiele walk w Stanach Zjednoczonych, kibice zawsze mocno cię wspierali. Czy ty walczyłeś w Prudential Center, czy w Chicago swoje przecież pamiętne walki jeszcze kiedyś toczyłeś? Która z tych walk jakoś tak najdłużej utkwiła ci w pamięci, którą będziesz tak najmilej wspominał? No ja, mnie od razu przychodzi do głowy batalia, którą stoczyłeś w United Center z Blixem. Niesamowita, gdzie walczyłeś ze złamanym nosem przecież. No i była to fantastyczna rzeczywiście gala. Ale którą ty najbardziej zapamiętasz i tak jakby teraz z perspektywy czasu najmilej wspominasz? Jako sportowiec pamiętasz każdą walkę, no bo każda walka coś nosi do twojego życia sportowego. No, wygrywasz, budujesz karierę, zwyciężasz, zdobywasz pasy. Ta walka była dla mnie najcięższa, dlatego że miałem tak wspomnieć złamany nos. Był miejsce. Doktor mi powiedział, że absolutnie nie mogę walczyć, powinien walkę poddać. To było 3,5 tygodnia przed walką, a ja jako katolik prosiłem mojego przyjaciela, księdza, którego poznałem w samolocie, mówiąc mu to wszystko, co się stało, a on powiedział, zabierz Bogu, Matce Bożej, trenuj, co możesz, iść do ringu. I też tak zrobiłem. I wygrałem wiarą właśnie. I Bogu dziękuję do dziś, że wtedy nie zwątpiłem tego dnia, choć było mi ciężko, bardzo mnie bolało, bo przecież w drugiej rundzie sami złamali nas ponownie. Jak mnie pani doktor zobaczyła w Polsce poniedziałek, już po tej walce, pojechałem do szpitala, to ona powiedziała mi tak, że to jest niemożliwe, że ja walczę z taką kontuzją, gdyż miałem nerw podobno gdzieś na tą stronę przedstawiony do góry nosa i każde dotknięcie mnie bolało, a ja walczyłem z tym załamanym nosem od 10 rundy, od drugiej rundy, czy 10 rund, no ale zwyciężyłem wiarą, więc zawsze Bogu dziękuję za tą wielką wiarę, której mi do dziś jej nie brakuje. Jeszcze uważam, że to nie koniec i te wszystkie zwycięstwa, te wszystkie laury w boksie zawsze mile będę wspominał, bo przecież to jest całe moje życie. No, od 1999 roku jestem zawodowcem i stoczyłem wiele
bitew, ciekawych walk. Wielu fanów mam, przychodzi na moje walki. Oby tak moi koledzy też im się powiodło i im tego im życzę, bo mówię, sport kiedy się kończy, trzeba zejść z ringu, by nowi przyjeżdżali i trenowali ciężko, by zdobywali to co ja. A jak ważne jest wsparcie kibiców w przypadku twojej profesji? No zawsze gdzieś ci kibice byli, prawda, za tobą. No oczywiście, no, walcząc dzisiaj przy pustej trybunie, no, walcząc o mistrzowskie pasy, no to nie ma tego widowiska. No, oczywiście jest atmosfera, bo ty wchodzisz do ringu, jest napięcie, adrenalina, no, ale kibice to jest część całej imprezy. No, oni kibicują, oni są z tobą. No już to słychać było nieraz, jak wołają, nawet sam słyszałem głosy Adamek przy takich decydujących rundach. Czyli to dociera? Oczywiście, nie pojedyncze głosy, ale na całość, jeśli ten huk słyszysz Adamek i to jest właśnie cały dodatek do tego repertuaru w boksie i bez kibiców nie ma tego widowiska. I to nie tylko w boksie, ale w każdej dyscyplinie, także zawsze dziękuję kibicom za to, że przychodzą. Trzykrotnie zawiodłem w mojej karierze, mam ten sport i trzeba się z tym pogodzić. No i oby tak dalej, by młodzi rodacy przyjeżdżali za ocean i zdobywali te laury w boksie jak my. Tego im życzę. A która porażka bolała najbardziej? Porażka, myślę, że każda porażka boli. No, przegrałem trzykrotnie w pierwszej walce. Zrobiłem może z 15 kilo wagi w krótkim czasie, nie byłem sobą, przegrałem. Mówimy o Chadzie Dawsonie, tak? Tam musiałeś zrzucać wagę. Zawsze zrzucałem, tylko wtedy jakby troszeczkę mówię, będzie na to czas i tak sobie po prostu folgowałem i potem nagle trzeba było tą wagę robić, osłabłem. To jest sport, przegrałem, byłem gorszy, walka z Kliczko, gdyby pewnie poleciał do Polski na 8 tygodni, jak to mówił Zygi, a nie posłuchałem, poleciałem na ostatnie dni. Też wszyscy widzieli, że byłem cieniem Adamka. Moja wina, przegrałem na własne życzenie. W walce ostatniej nie byłem świeży, też wszyscy widzieli, dlatego mówili, że Adamek już jest skończony i po prostu no, trzeba było odpocząć. Przegrałem jak człowiek, uznaję wyższość przeciwnika. Błędy się popełniało i popełnia każdego dnia, no, nikt nie jest idealny. Trzykrotnie w swojej karierze przegrałem. Myślę, że nie ma się czego wstydzić. No, zdobyłem 2 razy pas mistrza świata. Mały pasek, chyba IBO wtedy zdobyłem też w Cruiserweight. Więc zdobyłem w boksie wielkie pasy. Więc jeszcze nie kończę, ale no, taki jest sport. No, uczy wygrywać i przegrywać. Czego ci życzyć w takim razie? Zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli Pan Bóg da zdrowia, to jeszcze mówię, wejdę do ringu i pokażę, że potrafię walczyć z najlepszymi. Oczywiście każdy ma taką świadomość, że czas mu się już kończy. W grudniu będę miał 38 lat. No, nie chciałbym walczyć jak Evander Holyfield w wieku 50 lat i obijać się w ringu. No jednak mam dzieci, mam do kogo żyć i to jest sport kontaktowy. To nie są żarty. Jeszcze, jeżeli Pan Bóg da zdrowia, no to mówię, 2-3 walki chciałbym kibiców pocieszyć, zdobywać, zwyciężać, no i odejść na zasłużoną emeryturę. Zdrowia w takim razie, kolejnych sukcesów, no i wielkich emocji. Tego Ci życzę. Dobrze, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców.